Cześć, witajcie na kanale. Ja jestem Rafał i chcę Wam dzisiaj zaprezentować buty Dainese Freeland 2 GTX. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy szukają butów, które są sztywne, dobrze protektorowane, które są ciężkie. Wielu z Was przede wszystkim szuka obuwia komfortowego, wygodnego. To bezpieczeństwo jest ważne, jest istotne, ale jakby schodzi na plany kolejne. I dzisiaj chcę Wam zaprezentować właśnie buty Dainese Freeland 2 GTX. Nowość w kolekcji Dainese, odświeżony model Freeland. A co oferuje, jak jest skonstruowany i czy jest bezpieczny? Zapraszam serdecznie na dzisiejszą prezentację. Freeland 2 GTX to nowa odsłona buta Freelanda, który już był dostępny na rynku. Wyglądał on trochę inaczej. Ten model przeszedł pewne zmiany, doszły nowe materiały, więc zacznijmy od tego, co tak naprawdę się zmieniło, jak wygląda cholewka tego buta. Jeżeli chodzi o materiał, no to w dalszym ciągu można powiedzieć, że Freeland 2 GTX to buty eko, dlatego że są z materiałów syntetycznych. Mamy tutaj gładką mikrofibrę, która jest laserowo perforowana. To jest ten główny materiał tak naprawdę tego buta. Ta perforacja umożliwia jeszcze lepsze odprowadzenie wilgoci membranie Gore-Tex, która jest tutaj w tym bucie wykorzystana, ale o membranie jeszcze za chwilę Wam opowiem. Oprócz tego znajduje się tutaj od wewnętrznej strony materiał, który przypomina strukturą skórę zamszową, ale to w dalszym ciągu mamy mikrofibrę. No i pojawia się materiał tekstylny, którego nie było w poprzedniej odsłonie. Materiał tekstylny streczowy z przodu tutaj na cholewce i również nad piętą. To powoduje, że mamy do czynienia z butem miękkim, dużo bardziej komfortowo korzysta się z tego buta podczas jazdy motocyklem na podnóżkach, podczas pracy na motocyklu, ale również podczas chodzenia poza motocyklem. To jest jedna z cech tego materiału, a druga, o której też myślę, że warto wspomnieć, to taka, że dużo łatwiej membranie Gore-Tex odprowadzać wilgoć przez materiał tekstylny niż przez na przykład mikrofibrę, więc będzie to jeszcze powodowało, że ten but będzie bardziej wydajny w te ciepłe dni. Dlatego mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z butem całosezonowym. Jest tutaj jeszcze kilka materiałów, o których warto wspomnieć, bo mamy oczywiście syntetyczną nakładkę na poddźwignię zmiany biegów i wzmocnienie czubka buta. Mamy również podeszwę, która jest podeszwą Ground Trax. To jest marka Ground Trax, która tutaj zaprojektowała podeszwę. Podeszwa, która nie ma takiego agresywnego bieżnika, jak w butach na przykład takich typowo adventure'owych, bo nie jest to potrzebne. Mamy tutaj buta, który jest butem touringowym, do jazdy asfaltowej, więc ten bieżnik nie jest tak agresywny, ale materiał jakby i właściwości są antypoślizgowe. To czuć nawet od samego trzymania tego w rękach. Natomiast mamy potwierdzoną tę antypoślizgowość certyfikatem, ponieważ na metce certyfikacyjnej znajdziecie oznaczenie SRB, co świadczy, że w warunkach laboratoryjnych ta podeszwa pod kątem antypoślizgowym również była zbadana. No właśnie, a co jeżeli chodzi o certyfikat? Czy to, że projektanci nastawili się na stworzenie buta komfortowego, czy to spowodowało, że nie mamy do czynienia z butem bezpiecznym? Zerkając na certyfikat, no widać ewidentnie, że mamy tutaj oznaczenie 2121, czyli mamy do czynienia z butem wysokim, odporność na ścieranie 1, odporność na cięcia poziom 2 i sztywność poprzeczna tej podeszwy Ground Trax to jest poziom 1. Więc tak naprawdę no, mamy tutaj buta niezwykle komfortowego, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy takiego średniaka. Oczywiście patrząc na bezpieczeństwo, no tutaj też pewne są protektory czy wzmocnienia w tym bucie, oprócz samych materiałów, bo mamy wzmocnienie na czubku buta, wzmocnienie dodatkowe na pięcie, mamy ochraniacze kostek od wewnętrznej, od zewnętrznej strony, ale mimo to no, musimy pamiętać o tym, że jest to but, który jest butem dość miękki. Na goleniu mamy protektor ażurowy, protektor, który pasuje do designu obecnej kolekcji Dainese, ale protektor, który dodatkowo jeszcze przez to, że ma te ażury, te otwory, to ma to też wspomagać działanie Gore-Texu, więc kolejny jakby taki punkt, czy założenie projektantów Dainese. Jeżeli chodzi o zapięcie, to mamy klasyczny od wewnętrznej strony, klasyczny zamek do 3/4 wysokości, plus jeszcze rzep zabezpieczający. Są oczywiście odblaski, czyli mamy pasywne bezpieczeństwo i też jest zaczep z tyłu, taka wstążka, która ułatwia zakładanie tego buta. Membrana Gore-Tex, która została wykorzystana w tym bucie, oczywiście daje nam wodoodporność, oddychalność i wiatroszczelność. Membrana została pociągnięta do 3/4 wysokości, więc dość wysoko. Oprócz tego w środku jeszcze znajdziemy wkładkę OrthoLite, czyli taką wkładkę, która nie ubija się tak szybko jak wszystkie klasyczne wkładki, więc pozwala przez długi czas cieszyć się takim przepływem powietrza, również od tej wewnętrznej strony pod stopą, więc to też wspomaga jakby działanie membrany Gore-Tex, która
w tym bucie została wykorzystana. Tak się prezentuje Dainese Freeland 2 GTX. But, który jest butem touringowym do jazdy po asfalcie. But niezwykle wygodny, komfortowy, ale również, jak sami widzieliście, but bezpieczny. To jest but, który można użytkować przez cały sezon motocyklowy. Na motocyklach turystycznych. Myślę, że jak ktoś używa motocykli na przykład sportowych do jazdy turystycznej, to też takiego buta można spokojnie wykorzystać. Ja oczywiście link do tego produktu zostawiam w opisie do tego materiału, tam możecie zobaczyć obecną ofertę, obecną cenę tego produktu, zaznajomić się z kolekcją. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!